Być może seks zamiast przynosić ci uczucie spełnienia, tuż po lub niedługo po wzbudza poczucie pustki, niedosytu. Może nawet płaczesz. Może chciałaś, żeby on czy ona coś ci dali, ale nie dali. Albo liczyłaś na coś i tego nie było. Może patrząc na swoje ciało myślisz sobie, że tu jest czegoś za dużo, tam jest czegoś za mało. Tu coś wisi, tam powinno być bardziej napięte. Czemu ono jest takie? Może w pracy dostajesz zadania, o których wiesz, że będą cię dużo kosztowały, ale bierzesz je na siebie, bo przecież dasz radę, bo jesteś silna. Bo jesteś przyzwyczajona do tego, żeby być silna. Bo jeszcze tylko trochę. Być może w twoich relacjach nie czujesz, że twoje słowo ma znaczenie, nie czujesz się wysłuchana i przede wszystkim nie czujesz się zauważona, nie czujesz się autentyczna. Być może myślisz sobie, gdyby mnie poznali, taką jaka jestem, on lub ona, ta najbliższa mi osoba, gdyby mnie poznała taką, jaka jestem, to by mnie zostawili. Widzisz, to wszystko są symptomy odłączenia od siebie, odłączenia od swojej kobiecej, pięknej natury, od cielesności, od autentycznego potencjału, który w nas jest, od seksualności, która jest największym, najpiękniejszym, najwyższym energetycznym potencjałem w tym świecie. Nie ma drugiej takiej energii, z której bierze się życie. Co może być potężniejszego? To nasze osądy, nasze postrzeganie seksualności tak źle wpływa na nas i tak bardzo nas blokuje. Potrzebujemy kontroli, potrzebujemy perfekcyjnego wyznaczenia, gdzie, co, jak i wtedy wejdziemy w to. Potrzebujemy celu, który możemy zrealizować, a seksualność jest płynna. Poznanie tego potencjału pomaga, kieruje życiem w taki sposób, że jest ono piękne i soczyste. Moje klientki wszystkie przechodzą przez jakiegoś rodzaju symptomy i odczucia, które je blokują. Ale jeśli akt miłości lub akt samomiłości, wiesz co mam na myśli, nie przynosi niesamowitego, pogłębiającego twoje połączenie z tobą i z innymi ludźmi, wielkiej witalności, wigoru, spokoju, spełnienia, zmiany obecnego postrzegania, doświadczenia. Jeżeli to doświadczenie nie wypływa podczas takiego aktu, nie zostaje w tobą na stałe, nie niesie cię przez parę dni, to najpewniej coś robisz źle. I to jest okej. To jest tylko etap, który trzeba przejść. I moja wiadomość kierowana jest do ciebie, która nadal to słuchasz i która czujesz, że w twoim życiu jest więcej. Że w twoim ciele jest więcej. Że twoja kobiecość domaga się uznania. Domaga się zauważenia, że są takie momenty w twoim życiu, w twoich doświadczeniach, które gdzieś pobudziły tę strunę. I to ta struna teraz, jeśli dalej to oglądasz, teraz w tobie gra. Seksualność każdej kobiety domaga się, krzyczy i woła o to, aby były uznane jako coś niewinnego, potężnego i ważnego. Dokładnie takim, jakie one są w chwili, gdy przychodzimy na świat. Pozbawione tych blokad i tego ciężaru, który nosimy od pokoleń na naszych barkach. Jeśli przyjmujemy potencjał seksualny takim, jaki on jest i uczymy się go czerpać, do czego bardzo Cię zachęcam i do czego Cię zapraszam, to nic nie jest już takie samo. Seksualność otwiera Cię, otwiera Twoje ciało, otwiera Cię na przepływ energii w Twoim ciele, przepływ energii między tobą a ludźmi, którzy są w relacji z tobą i pomaga ci w takich aspektach, jakich byś nigdy nie pomyślała. Tylko pomyśl, wyobraź sobie, jak wygląda, jak się czuje, czego doświadcza ta wersja ciebie, która jest w pełni kobieca, która czuje połączenie z własną esencją, własną duszą, własnym ciałem, która potrafi czerpać przyjemność, dawać przyjemność, która przyjmuje i daje rozkosz płynącą z własnego ciała. Jakie są jej relacje wówczas? Jakie są jej doświadczenia? Jak się zachowuje w pracy? Jakie ma relacje ze swoimi dziećmi, jeśli je ma? Jaką ma relację ze swoim partnerem lub partnerką? Ta wersja ciebie bardzo domaga się uznania przez ciebie. Bardzo by chciała, żebyś pozwoliła jej wyrażać się przez ciebie, działać poprzez ciebie, aby stała się tobą. Więc jeśli dobijasz do tego momentu, to jest może znak, na jaki czekałaś, którego szukałaś, na jaki się gdzieś podświadomie otwierałaś. Napisz do mnie. Spotkajmy się, porozmawiajmy.
To nic nie kosztuje, nie zobowiązuje do niczego, a pomogę Ci określić, gdzie jesteś, na jakim jesteś etapie, czego potrzebujesz, żeby dojść do tego, czego pragniesz. I sprawdzę, w jaki sposób mogę Ci pomóc. A ja tymczasem kłaniam się tej bogini, która w Tobie jest i do której właśnie przemawiam.